Mizia próbuje zaskoczyć Mioduszewskiego. Akurat w tym przypadku wyczuł moje intencje i obronił, chociaż strzał był naprawdę dobry. Kilka minut później znowu Maciej Mizia, wykonawcą rzutu wolnego. W tym wypadku akurat nie mogę powiedzieć, że mierzyłem czy coś w tym stylu. Starałem się trafić bramkę, tak jak nam trener wpaja na treningach, że po prostu najlepiej jest trafić bramkę i po prostu czekać, aż bramkarz popełni błąd. No. Tak się stało. Nie wiem, czy w tym wypadku akurat bramkarz popełnił błąd, ale cieszę się, że bramka wpadła ze względu na to, że już nie pamiętam, kiedy żeśmy ostatni raz ze stałego fragmentu z rzutu wolnego strzelili bramki. Bramce Warszawskiego Ruchu Piotr Lech, który popisał się kilkoma udanymi interwencjami w tym meczu. Ja myślę, że Piotrek już w poprzednim spotkaniu w Ostrowcu zademonstrował wysoką formę, no i tutaj u nas na stadionie w Chorzowie tylko potwierdził to. Czy ta rywalizacja z Mirosławem Drescherem procentuje? No wydaje mi się, że na pewno. Do tego dochodzi jeszcze Rysiu Kołodziejczyk, jeszcze młody bramkarz Grzana, który również chciałby bronić i ja myślę, że jest to na plus dla klubu, co zresztą widać na boisku. Graliście ofensywnie, śmiało, z rozmachem atakując. Tak, po prostu wiedzieliśmy, tak wcześniej już zaznaczyłem, że musimy to spotkanie wygrać i nie staraliśmy się bronić, tylko atakować i naprawdę Lech, dobra drużyna, też miała kilka sytuacji dzięki dobrej postawie Piotrka Lecha nie straciliśmy tej bramki, a myśmy wykorzystali sytuacje, które były do wykorzystania. No, jeszcze było kilka okazji, gdzie spotkanie mogło się zakończyć rezultatem przynajmniej 5-6-0. Lech nie dał się pokonać piłkarzom Lecha. No to taka gra słów, natomiast ja myślę, że Piotrek był bardzo zadowolony po tym meczu, ponieważ był to jeden z nielicznych meczów, gdzie nie straciliśmy bramki. Mariusz, tej sytuacji nie wykorzystałeś, a była to tak zwana stuprocentowa. Zgadza się, tutaj taki paradoks. Wydaje mi się, że byłem już za blisko bramki i nie mogłem dokładnie przymierzyć, nie mogłem zobaczyć, co bramkarz zrobił i niestety nie trafiłem. Czasami za blisko bramki też niedobrze. Czy tu piłkarz Chorzowskiego Ruchu Bartosz był faulowany? Popatrzmy na powtórkę. Faul był dla mnie ewidentny, dyskusyjny natomiast jest, czy był przed linią pola karnego, czy poza. Sędzia Słupik w ogóle nie zareagował, tak jak gdyby tego faulu nie było. Znaczy, to jest może nieważne, uważam, że faul był i powinien odwizać, obojętnie, czy to był rzut karny, czy to było poza 16. No właśnie to chciałem podkreślić, że reakcji sędziego w ogóle nie było, a powinna być. Dyskusyjny natomiast jest, czy było to wszystko w polu karnym, czy nie. To już jest druga połowa tego spotkania. Szybka akcja, śródfa. Bizacki, Dzikija i 2-0. Zgadza się, bardzo ładna akcja przeprowadzona przy udziale kilku zawodników z naszego zespołu. I tutaj akurat mamy Dzikija, miał troszeczkę szczęścia, dobrze uderzył piłkę, wpadła, odbiła się ona jeszcze po drodze od poprzeczki, a ta bramka zapewniła nam pewien komfort psychiczny i wtedy na pewno poczuliśmy się znacznie lepiej. Wtedy uwierzyliście w to, że możecie mecz tylko i wyłącznie wygrać? No na pewno, jak widać zresztą tutaj z tych fragmentów, które już widzieliśmy i które jeszcze będą, no w tym momencie akurat posiadaliśmy zdecydowaną przewagę i było kwestią czasu, kiedy jeszcze strzelimy bramki następne. Marcin Mięciel i Piotr Mosur na trybunie Chorzowskiego Ruchu. Czyżby warszawianie myśleli o tym, aby zasilić wasz zespół? No wydaje mi się, że nie jest to możliwe na dzień dzisiejszy, natomiast Piotrek Mosły był kiedyś zawodnikiem Ruchu i na pewno darzy jakiś sentyment w stosunku do tego klubu i dlatego w wolnych chwilach, jak wiadomo, jest teraz kontuzjowany, zasiadał na Trybunał Ruchu. Poznański Lech w drugiej połowie wyraźnie był zdegustowany utratą dwóch bramek i grał gorzej i teraz kapitalna akcja i przepiękny strzał Mirosława Jaworskiego, techniczny, 3-0 dla Ruchu. Tak jak pan powiedział, należy właśnie podkreślić to, że Mirek bardzo ładnie uderzył tą piłkę, zobaczył, że bramka wyszedł z bramki i technicznym strzałem przelobował bramkarza. No, coś wspaniałego. Poznaniacy walczyli do końca. Bardzo dobrze, że walczyli do końca, ponieważ na tym zyskało tylko widowisko i wydaje mi się, że wszyscy obecni na stadionie mogli być usatysfakcjonowani z tego meczu. I jeszcze raz udana interwencja Piotra Lecha. Mecz kończy się zwycięstwem Chorzowskiego Ruchu nad poznańskim Lechem 3-0. Chociaż, jak twierdzą wszyscy obserwatorzy, zwycięstwo mogło być bardziej efektowne. Bizacki.
Przesadziliście tutaj z ilością podań na polu karnym. Ja tutaj może troszeczkę Mirek po prostu za długo zwlekał. Uważam, że aby wcześniej uderzył, też by była bramka. Teraz strzał Bartosa w słupek i za chwilę dobitka niecelna. Bombardowanie bramki Lecha. Ważne, że prowadząc 3-0 atakowaliście, chcąc podwyższyć rezultat meczu. Oczywiście, że tak, bo uważam, jakbyśmy się cofnęli do tyłu, to mogłoby być różnie. Mirosław Jaworski strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie dla Chorzowskiego Ruchu. Była to chyba najładniejsza bramka, strzał techniczny, precyzyjny, efektowny. No tak, wszyscy mówią, że była ładna bramka. Mi się też podobała, powiem nieskromnie może. Tyle, że trochę jest niedosyt, bo wcześniej miałem sytuację, kto wie czy nie lepszą. Trochę się zagotowałem, za szybko uderzyłem i trafiłem wprost bramkarza. Cieszę się, że udało mi się zrehabilitować. Rzadko mi się zdarza, żeby w jednym meczu mieć dwie sytuacje bramkowe. Prezes Chorzowskiego Ruchu Krystian Rogala odetchnął z ulgą. Zawsze pan obserwuje z dolnych stanowisk przebieg spotkań. To pana ulubione miejsce tuż przy wyjściu piłkarzy na boisko. Zawsze i to już chyba 4 lata. Chyba fajne miejsce raz, że obserwuję to w gronie piłkarzy, którzy akurat w danym dniu nie występują w meczu, a dwa, no i klimat dolnej części trybuny znacznie ciekawszy niż na pozostałej części trybuny. Jest pan szczęśliwy, 3-0 z Lechem, tego się chyba nikt nie spodziewał. Raczej tak, jeżeli chodzi o wynik 3-0, ale jestem bardzo szczęśliwy, bo 3-0 wygrać z Lechem, z bardzo dobrą drużyną, no to jest coś. Mi się wydaje, że nasza drużyna jeszcze nie pokazała do końca, na co nasze chłopcy stać. Dopiero po drugiej bramce było widać, że akcje się zazębiały. Ja liczę, że w każdym następnym meczu po prostu powinno być nie gorzej niż dzisiaj.